Książka Sztuka Podstępu. Dostałem w prezencie, przeczytałem, właściwie wysłuchałem, bo też mam audiobooka. Niezwykłe. Polecam, to dla każdego jest. To jest książka o tym, jak hakerzy nas podchodzą. Masa opowieści barwnych, dlatego że książka napisana przez hakera. Czytając ją, a właściwie słuchając, to czułem się jak takie zwierzę, które jest w stadzie na sawannie, gdzie w organizacji jest nas z kilkaset, kilka tysięcy jednostek i w tym stadzie mamy jednostki bardzo młode, niedoświadczone, które są narażone na ataki drapieżników. Mamy też stare jednostki, zniedołężniałe, też są narażone na ataki drapieżników. I to mniej więcej tak jak w świecie przyrody działa w świecie cyberbezpieczeństwa. Czyli apel na bazie tej książki jest taki, żeby przede wszystkim chronić stado, chroniąc tych najsłabszych, czyli kształcąc, zabezpieczając tych nowych, młodych pracowników, ale też tych starszych, którzy gdzieś trudno ogarniają systemy informatyczne, dlatego że im cenniejsze informacje w naszej organizacji, tym większa pokusa tych, którzy chcą sztuką podstępu nas podchodzić. Także polecam książkę Sztuka Podstępu. Dobra lektura, ciekawa. Napisana kilkanaście lat temu, ale myślę, że masa informacji, które tam są zawarte, są wciąż mocno aktualne.